Już po raz czwarty na cieszyńskim rynku odbyło się uliczne granie. W piątek odbył się turniej młodzieżowy dla cieszyńskich szkół średnich. W sobotę zaś rozegrano turniej grup społecznych. Grali m.in. stolarze, adwokaci, reprezentacja Polski bezdomnych, grali również księża. W niedzielę natomiast rozegrano uliczny mundial. W tym roku, podczas tej edycji, tylko cztery szkoły wystartowały, także szkoda tego, bo zaprosiliśmy w sumie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne cieszyńskie. No, całe szczęście cztery dopisały i przybyły w piątek na turniej. No, była bardzo fajna zabawa. Myślę, że chłopcy byli zadowoleni, którzy startowali. No, mam nadzieję, że za dwa lata będzie zdecydowanie więcej szkół. Czyli w tym roku nauczyciele coś przyspali. Miejmy nadzieję, że jak obejrzą relacje, że jakoś się zachęcą, tak? No bez komentarza, bo to moi koledzy. Witam, Ryszard Olszar, sędzia piłkarski. Sędziuje się bardzo fajnie, choć bardzo ciężko. Sytuacje się zmieniają w kalejdoskopie. Wysokie wyniki, krótki czas gry, szybkie tempo gry. No jak widzimy wszyscy, pogoda nie rozpieszcza ani piłkarzy, ani kibiców, ani nas sędziów. A zasady czasami trudne do ogarnięcia? Dla piłkarzy, którzy na co dzień nie grają w tą piłkę, są dosyć trudne. Chociaż jak w miarę rozgrywek wszyscy po prostu wiedzą, o co chodzi i coraz w każdym meczu sprawniej sobie radzą z trudnymi sytuacjami na boisku. A słyszałem, że często były takie odgłosy jakieś nerwowe, jak tu sędzia musi uspokajać tych zawodników, żeby było bez, że tak powiem, rękoczynów? No są sytuacje, które są, ponieważ jest to szybka piłka, jest to piłka przypominająca trochę grę w hokeja. Również są bandy, mimo że nie można grać zbyt mocno do bandy, to jednak są sytuacje, które są, no, jak się to mówi, podnoszą adrenalinę zawodnikom. Bardzo szybka gra, dużo bramek, dużo emocji, sytuacje się zmieniają, można prowadzić trzema, czterema bramkami, można mecz przegrać, więc wiadomo, a nerwowość zawodników jest taka, gramy o fajne puchary, dlatego każdy chce się tutaj pokazać jak z najlepszej strony. Dzisiaj już w jednym meczu tam było coś, mieli sobie chłopcy coś do powiedzenia, ale po to tu jesteśmy, żeby było jak najmniej takiej sytuacji. Widzimy tutaj dwie dziewczyny. Co wy tutaj w ogóle robicie? Przyjechaliśmy z bratem Albertem jako członkowie drużyny, członkinie właściwie. Gramy w turnieju wczoraj i dzisiaj też. Pierwszy raz tutaj jestem, ale bardzo mi się podoba. Jest fajna atmosfera, fajne dwa turnieje. Więc szkoda, że wczoraj odpadliśmy w ćwierćfinale, ale grało się dobrze. Tak naprawdę z mężczyznami gram od dziecka z chłopcami, więc teraz z mężczyznami dla mnie to jest normalna piłka, także zawsze tak było. A nie boisz się, że po prostu, że cię tutaj skrzywdzą? Nie, raczej mężczyźni zawsze biorą pod uwagę to, z kim grają. Chociaż tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to wolę, żeby mi nie odpuszczali i grali tak, jak grają między sobą. Pogoda dopisuje, chociaż wczoraj był lekki deszczyk, ale organizacyjnie super to wygląda i jest fajnie. Jest fajnie, na pewno przyjedziemy na kolejną edycję i szczególnie jeżeli dzisiaj wygramy. To życzymy powodzenia. My mamy tutaj właśnie też, jakby widzicie, tutaj mamy strefę dla dzieci, gdzie właśnie dziewczyny właśnie robią też balony dla dzieciaków, mamy też trampoliny, gdzie można skorzystać, więc też zapraszamy serdecznie dzieciaki, żeby się tutaj z nami zabawiły. No mamy strefę gastronomiczną, w której znajduje się właśnie grill, też jest strefa lemon, gdzie są właśnie takie drinki orzeźwiające, bezalkoholowe oczywiście. Mamy też tutaj strefę drożdżówek, gdzie wydajemy drożdżówki dla zawodników. Mamy też tutaj strefę, dziewczyny też stoją po dwóch stronach boiska i podawają piłki, gdy wypadają. Też bardzo ciężka praca, bo jest bardzo gorąco też. Też nagrzewają się na słońcu. Mamy też strefę biuro zawodów, gdzie dziewczyny właśnie wszystko kontrolują, wszystkich zawodników i wszystkie mecze. To znaczy praca od samego rana, tak? Bo przyjmujemy zgłoszenia najpierw, potem je weryfikujemy. Jak już po losowaniu jest, no to musimy terminarz sporządzić, grupy. No i w zasadzie do wieczora pracujemy, ponieważ jakby współpracujemy z sędzią i stolikiem sędziowskim. Zajmujemy się też tablicą, która tutaj jest. No więc my pracujemy cały czas. No właśnie musimy aktualizować na bieżąco tablicę, jak są jakieś opóźnienia, to wszystko się też na niej pojawia, tam wyniki, każdy sobie może zobaczyć o której. Też dysponujemy tutaj koszulkami dla drużyn, które nie mają numerków. No cały czas i dodatkowo jeszcze można u nas brać udział w licytacji kubka z podpisem Ireneusza Jelenia. Gramo Live. Niektórzy, tak jak mówiłem na rozpoczęciu, niektórzy przeżywają w swoim życiu prawdziwe Gramo Live, czyli grają o życie nie tak jak my tutaj na kostce burkowej, ale grają o życie w swoim życiu. Chcemy im trochę pomóc.
zbieramy na sprzęt sportowy, czyli na rozwój pasji, na rozwój zainteresowań dla młodzieży z ośrodka Nadzieja z Bielska-Białej. Chcemy im umożliwić dobre warunki po prostu do tego, żeby mogli uprawiać sport, żeby mogli zapalić się sportem. Irek, tam widziałem, przekazał parę fajnych gadżetów. Macie jeszcze jakieś inne gadżety na aukcję? Mamy aukcję, tak. Mamy aukcję, kubek nasz gramolajfowy, okolicznościowy, z kręcącą się piłką. Z podpisem Mirka Jelenia. Jeden już jest licytowany, jeszcze będą dwie licytacje takich kubków. Wszystko to pójdzie na cele charytatywne, właśnie tak jak mówiłem, na sprzęt sportowy dla ośrodka Nadzieja. Tak się bawi Hiszpania! Aż dobrze ich posłuchać. Świetnie, panowie, więc 4. I poszło. Hiszpania. Świetnie, dysponowana drużyna Hiszpanii. Ślimoki. Nie były ślimokami, to były na słownie gepardy. Gram o...